Afera spółki Artbibła była z pewnością najgłośniejszą z afer początku lat 90. O co w niej chodziło i czy naprawdę dziś już wszystko wiemy na ten temat, o tym w dzisiejszym programie z cyklu Dudego Historii, którego producentami są Państwo Agnieszka i Sławomir Zawadzcy. Zapraszam. W 1989 roku lekarz Andrzej Gąsiorowski i nauczyciel muzyki Bogusław Baksik założyli spółkę o kapitale wynoszącym równowartość 100 dzisiejszych złotych. Spółka Artbi zajmowała się handlem praktycznie wszystkimi towarami i dobrami, od kawy i herbaty przez samochody aż po dzieła sztuki. Obracała bilionami ówczesnych złotych. Źródłem kapitału był oscylator ekonomiczny. Właściciele Artbi lokowali pieniądze w jednym banku a następnie pobierali czeki, które były podstawą lokat w kolejnym. Działaniu systemu sprzyjała hiperinflacja i niezwykle wolny przepływ informacji między bankami. Informacja o tym, że czek został zrealizowany w innym banku, docierała nawet po tygodniu. Do tego czasu lokata stworzona z tych samych pieniędzy była oprocentowana w kilku bankach równocześnie. Sprawnie działający oscylator w ciągu niespełna dwóch lat uczynił z jego twórców bardzo majętnych ludzi. Główny inspektor nadzoru bankowego już w grudniu 1990 roku dostrzegł nieprawidłowości w obrocie kapitału holdingu Artbi. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie po pół roku. W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku, dwie godziny przed zamknięciem dla nich granic kraju, obaj właściciele Artbi wyjechali do Izraela. Obywatelstwo izraelskie. Uchroniło ich przed międzynarodowym listem gończym, ponieważ Izrael zawsze odmawia deportacji własnych obywateli do innych krajów. Materiał filmowy, który widzieliśmy przed chwilą, oczywiście opowiada historię ArtBi w sposób niezwykle encyklopedyczny, a zatem powierzchowny. Choć podstawowe fakty rzeczywiście właśnie tak w tej sprawie wyglądały. Oto wiosną. 89 roku w Cieszynie, 26-letni wówczas stroiciel fortepianów i nauczyciel muzyki Bogusław Baksik założył spółkę ArtB, co miał być skrótem od artyści biznesu. No ale początkowo był sam, dopiero jesienią 1989 roku do spółki przystąpił drugi z artystów biznesu, 30-letni wówczas lekarz Andrzej Gąsiorowski. Ten dziwny zestaw dwóch ludzi... Może nam się wydawać zaskakujące, ale wtedy rzeczywiście w konsekwencji nowych przepisów gospodarczych prowadzonych jeszcze przez rząd Rakowskiego w końcu 89 ro 88 roku, mnóstwo młodych ludzi próbowało otworzyć własny biznes. Ich losy toczyły się bardzo różnie, ale w żadnym przypadku nie mieliśmy do czynienia z czymś tak spektakularnym jak w przypadku Gąsiorowskiego i Baksika. Bowiem w ciągu niespełna dwóch lat od momentu powołania tej spółki o mikroskopijnym kapitale założycielskim udało im się stworzyć holding przedsiębiorstw, który, jak sami twierdzili, obejmował ponad 2000 firm. Jak to było możliwe? No właśnie. Otóż w materiale filmowym była mowa o tym, że podstawą do zdobycia tego ogromnego majątku, za który kupowano kolejne firmy, tworząc ten holding, był mechanizm tak zwanego oscylatora. A więc wielokrotnego oprocentowania czeków, i rzeczywiście oscylator miał miejsce. Niemniej jednak, jak wynika z aktu oskarżenia, później przedstawionego Baksikowi, tych czeków wielokrotnie oprocentowanych miało być jedynie 620. Oczywiście one opiewały na dość wysokie kwoty, ale pytanie, czy te kwoty były rzeczywiście tak duże, żeby oprocentowanie z kilku dni, nawet przy tak dużej ilości tych czeków, dało tak ogromne kwoty. To pierwsze pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast nie ulega wątpliwości, że wstępem do tego bardzo gwałtownego rozwoju spółki RDB były kredyty. I tutaj prowadzi nas to do pierwszego z banków, które RDB zaangażowało w swoją działalność, banku handlowo kredytowego w Katowicach. Jednego z kilkudziesięciu banków, jakie powstały w Polsce właśnie w latach 89-90. Ten bank Udzielił Baksikowi Gąsiorowskiemu znaczących kredytów, na podstawie których rzeczywiście zaczęto tą operację oscylatora czekowego. Dlaczego tak się stało, dlaczego akurat nim udzielono takiego kredytu, tego oczywiście nie wiemy i to jest pierwsza z wielu zagadek w tej sprawie. Zobaczmy, jak na tą sprawę patrzył i co o niej mówił pułkownik Adam Dębiec. Jeden z oficerów biura śledczego, czy zarządu śledczego Urzędu Ochrony Państwa, a oczywiście wcześniej przez długie lata funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, który prowadził właśnie śledztwo w sprawie spółki Artbi. Sygnał dotarł z nadzoru bankowego, co zostało po prostu w ramach czynności wykonywanych po takim sygnale sprawdzone, bo maliśmy, że może to być Y, jakieś, jakieś działanie niezgodne z prawem. W związku z czym, po wykonaniu takich czynności sprawdzających, złożyliśmy do prokuratury wojewódzkiej w Warszawie wniosek o wszczęcie postępowania i powierzenie jego prowadzenia w całości Ułopowi. Tyle mogę powiedzieć. Nie wymyślili tego w całości Baksik i Gąsiorowski. Mogły to być również podpowiedzi z zagranicy. To, co mówi pułkownik Dębiec o tej zagranicznej inspiracji, nie ulega wątpliwości. Nie ulega wątpliwości, że Baksik i Gąsiorowski otrzymali wsparcie z zagranicy. Pytanie, czy tylko z Izraela? Tego nie wiemy. Natomiast z opowieści, jaką sami snują, z serialu sześcioodcinkowym, który miał premierę kilka lat temu, można wnioskować, że ta pomoc płynęła z różnych stron, ale być może jest to po prostu tylko dezinformacja. Nie ulega wątpliwości, że poza oscylatorem źródła finansowania artbibuły też inne. Na czoło wysuwa się Zaangażowanie ArtBee w import towarów przede wszystkim elektronicznych z Korei Południowej. I rzeczywiście Baksik i Gąsiorowski nawiązali współpracę z firmą Goldstar, dziś bardziej znaną pod nazwą LG, która udzieliła im, i to jest zagadkowa sprawa, kredytu kupieckiego na bardzo dużą skalę, na podstawie którego rzeczywiście. Artbi zaczęła na ogromną skalę sprowadzać do Polski sprzęt elektroniczny telewizory magnetowidy. Właściciele Artbi przechwalali się, że tych telewizorów ściągnięto dobrze ponad milion, podobnie magnetowidów, w ciągu kilkunastu miesięcy. Przy czym wykorzystano pewną lukę w przepisach, polegającą na tym, że formalnie te telewizory nie były importowane w całości, tylko miały być. Importowane w częściach, ponieważ cło na sprzęt importowany w częściach było znacznie niższe. Tymczasem te części polegały na tym, że w odrębnym pudle przyjeżdżał do polski telewizor, a w odrębnym pudle piloty do tego telewizora. Po czym cały montaż polegał na tym, że do pudła z telewizorem wkładano pilota i, o tym, i, i to, to, to miał być gotowy produkt. Tego typu luki w przepisach, oczywiście były z całą pewnością przez nich wykorzystywane, ale one dalej nie oddają nam odpowiedzi na pytanie, kto tak naprawdę pomagał Baksikowi Gąsiorowskiemu, kto znajdywał te wszystkie luki w przepisach. I tutaj pojawia się pytanie o związki Baksika i Gąsiorowskiego ze służbami specjalnymi, zarówno polskimi, jak i izraelskimi. Otóż sami właściciele Artbi przyznali się, że pośród wielu różnych działań, które finansowali w okresie istnienia spółki Ardbiel, było także finansowanie kwotą kilku milionów dolarów operacji Most. Operacja Most była jedną z najważniejszych przedsięwzięć, które wywiad UOP-u, czy Urząd Ochrony Państwa, nowo utworzony wiosną 90. roku w miejsce Służby Bezpieczeństwa, prowadził. Aż do roku 1992, a więc znacznie dłużej niż trwała działalność spółki Artbi. na czym polegała operacja most. Chodziło w niej o przerzut obywateli sowieckich pochodzenia żydowskiego do Izraela. Otóż w skułkowym okresie istnienia, a więc właśnie po roku 89, władze Związku Sowieckiego zgodziły się na to, żeby pokaźna grupa Żydów. Obywateli Związku Sowieckiego mogła wyjechać do Izraela, ale ponieważ Związkowi Sowieckiemu ciągle zależało na relacjach z krajami arabskimi, nie zgadzano się, żeby oni udawali się bezpośrednio z terytorium Związku Sowieckiego na, do, do Izraela. Potrzebny był jakiś kraj tranzytowy, w którym mogliby oni spędzić choćby kilkanaście godzin. I początkowo próbowano ten tranzyt realizować przez Austrię, przez Węgry, kiedy na lotnisku węgierskim w Budapeszcie wybuchła bomba, Węgrzy się z tego wycofali. Na to ostatecznie zgodził się rząd Tadeusza Mazowieckiego, i na przestrzeni dwóch lat przez lotnisko w Okęcie przeszło około 40 tysięcy obywateli sowieckich pochodzenia żydowskiego, którzy po pobycie zwykle trwającym kilka bądź kilkanaście godzin na lotnisku Okęcie wsiadali do samolotów lecących do Tel Awiwu. Ta operacja, oczywiście, była obłożona bardzo dużym ryzykiem jakichś ataków terrorystycznych w rodzaju tego. Do jakiego doszło w Budapeszcie. Nic takiego ostatecznie się nie wydarzyło, natomiast ta cała operacja była poligonem współpracy między służbami polskimi, izraelskimi, ale także amerykańskimi, które tutaj odgrywały rolę pośrednika. Pytanie tylko, do czego była potrzebna spółka ArtBi? Skoro to była operacja tak priorytetowa i tak tajna, dlaczego dopuszczono do niej ludzi z prywatnego, z prywatnego biznesu. Jest oczywiste zatem, że w jakiejś formie działalność Baksika i Gąsiorowskiego musiała być legitymizowana przez służby specjalne. I to tłumaczy bardzo wiele innych zagadek w tej sprawie, a mianowicie jak to możliwe, że przez wiele miesięcy nikt w 70 bankach, w których Artbi miała założone Konta i między którymi wędrowały te czeki w ramach oscylatora, nie zaczął o tym zawiadamiać nadzoru bankowego. Ale rzeczywiście w grudniu 90 roku nadzór bankowy w końcu odkrył, że coś jest nie tak z tymi czekami. Ale znowu musiało minąć wiele miesięcy, zanim prokuratura uznała, że to rzeczywiście jest działalność nielegalna, wszczęła śledztwo i pod koniec lipca. 91 roku wydała nakaz aresztowania Baksika i Gąsiorowskiego. W tym czasie Baksik i Gąsiorowski stali się już gwiazdami ówczesnych mediów, a sprawiła to dramatyczna sytuacja zakładów mechanicznych Ursus. Wiosną 1991 roku Polskę obiegła zdjęcia wściekłego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, który odwiedził zakłady mechaniczne Ursus. Które znalazły się właściwie na krawędzi bankructwa, ponieważ okazało się, że nie ma nabywców na kilka tysięcy wyprodukowanych tam ciągników i zakład tonie w długach. Bielecki zwolnił wtedy ministra przemysłu za brak nadzoru. Powiedział bardzo nerwowe słowa o tym, że właściwie mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym, i nagle jak diabełek z pudełka wyskoczyli. Właściciele spółki RB mówiąc, że dla nich nie ma problemu, oni kupują całą produkcję dotychczasową ciągników i znajdą na rynki zbytu w Indiach i w innych krajach na te ciągniki. A zatem nagle opinia publiczna dowiedziała się, że mamy jakimiś cudotwórcami do czynienia, i niewątpliwie to wejście. Art B, właścicieli Art B, do powiedziałbym już takiego kontekstu bezpośrednio politycznego, sprawiło, że tą firmą zaczęli się interesować bardzo różni ludzie ze świata polityki. Bo rzeczywiście Art B szastało pieniędzmi na prawo i lewo i ta ostentacja niewątpliwie była też Jednym ze źródeł e, dość szybkich kłopotów tych właścicieli, e, czyli Baksika i Gąsiorowskiego. Na czym polegała ta ostentacja? No choćby na e, rozregulowaniu kompletnie e, rynku dzieł sztuki w Polsce. Baksik i Gąsiorowski bądź ich przedstawiciele pojawiali się na kolejnych aukcjach, e, zwłaszcza obrazów, i przelicytowali właściwie wszelką konkurencję, kupując na wielką skalę, zarówno możliwe do kupienia w Polsce obrazy, wybitnych polskich malarzy, Kosaka, Branta, Witkacego, ale także i e, e, możliwe do kupienia w Polsce, a również za granicą, obrazy e, malarzy światowej sławy, takich jak Pablo Picasso czy August Renoir. W efekcie powstała licząca kilkadziesiąt obrazów e, imponująca kolekcja dzieł sztuki Artby, która stała się zresztą częścią majątku, którego Baksik z Gąsioroski nie zdołali ze sobą wywieźć z Polski. No ale wróćmy do tej kwestii związanej, z, kwestii związanej z aresztowaniem, próbą aresztowania. Otóż z nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku, ponoć na dwie godziny przed wejściem w życie nakazu aresztowania, Baksik i Gonciorowski wsiedli do samolotu i odlecieli do Izraela. Ponoć na pokładzie razem z nimi leciały, leciały torby z kilkudziesięcioma milionami dolarów w gotówce. Jak już wiadomo, z materiału filmowego władze Izraela odmówiły ekstradycji, ponieważ okazało się, że baksik i Gąsiorowski mają obywatelstwo Izraela, a Izrael nie wydaje swoich obywateli. Mimo, że w tą sprawę zaangażował się nawet prezydent Wałęsa, który rozmawiał z prezydentem Izraela Herzogiem, przekonując go do tego, że to jest tak skandaliczna sprawa i takim rezonansem się ona odbyła w odbiła w Polsce, że jednak strona polska usilnie prosi Izrael o ekstradycję, władze Izraela odmówiły. Niemniej jednak Gąsiorowski i Baksik nie mogli się czuć bezpiecznie, ponieważ Ro Polska rozesłała za nimi międzynarodowy list gończy. Gąsiorowski wyciągnął z tego wniosek i przez długie lata nie opuszczał terytorium Izraela inaczej niż Bogusław Baksik. W rezultacie tego, że Baksik nie przestrzegał, można powiedzieć, takiego BHP bez swojego bezpieczeństwa w, 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 trzy lata później po ucieczce z Polski w 1994 roku został zatrzymany na lotnisku w curiku i po trwającej e, dwa lata procedurze ekstradycyjnej został wydany Polsce. Odbył się proces Baksika. Baksik bronił się konsekwentnie w czasie tego procesu, tak samo jak bronił się e, udzielając wcześniej wywiadów polskim mediom, e, kiedy jeszcze przebywał w Izraelu po ucieczce. E, Sprawdzały się te wyjaśnienia do twierdzenia, że oscylator w niczym nie naruszał. Polskiego prawa, że owszem, wykorzystywano pewne niedoskonałości systemu bankowego, natomiast nie było tu mowy o złamaniu jakiegokolwiek przepisu prawnego. Jak to tłumaczył Baksiki Gąsiowski? Posłuchajmy na materiale filmowym. Być może większość tej otoczki dotyczy imiennie mnie, jest ukierunkowana bezpośrednio na moje nazwisko. To w jaki sposób ja to odbieram, i myślę, że warto by było, żeby. Właśnie polscy telewizowie troszeczkę na, na ten temat pomyśleli. Wygląda tak, że jak prasa polska doniosła, najpierw była to afera stulecia, potem już tysiąclecia. I Bogusław Waksik okradł polskie społeczeństwo z takiej, a nie z innej kwoty pieniędzy. Sposób, w jaki utrzymujecie się na pierwszych kolumnach gazet od trzech tygodni. Sugeruje Pan, że chodzi o przykrywanie innej afery? Przykrywanie nie innych jednej problemów. afer, ale wielu afer i wielu innych problemów. Pytanie w związku z tym rodzi się jedno. Czemu to ma służyć i komu? A to na to pytanie muszą odpowiedzieć sobie e, nie prokurator, nie łop, nie rząd, ale Polacy. Czy obywatel nie ma prawa wpłacić jednego dniaczek, a drugiego wpłacić na drugie fonty bankowe? Uważam, że, to się, że chyba ma. A to, czy z tego tytułu 5 dni nalicza mu się we wszystkich bankach lub trzy czy dwa, to też nie jest sprawa obywatela, tylko sprawa raczej systemu bankowego. Panowie zarobili, czyli 42 miliardy 876 milionów, tak? Mm -hmm. Teraz od tego jeszcze odjąć, odjąć debety, które zostały zapłacone mm -hmm. z tytułu tej operacji, które obliczam na około 10 miliardów, to już zostało 30. Czyli w zasadzie tak netto 30 miliardów. Sąd, który zajął się sprawą Baksika, nie dał wiary tym wyjaśnieniom. Oszacowano, że ArtBi wypompowała z polskiego systemu bankowego ponad 4 biliony ówczesnych złotych. Żeby to przeliczyć na obecne złotówki, trzeba odjąć. 4 zera po denominacji wychodzi tu kwota mniej więcej 400 milionów obecnych złotych. No, prawdopodobnie z uwagi na utratę generalnie wartości złotówki, niezależnie od denominacji, trzeba powiedzieć, że to kwota byłaby nieco wyższa, i właśnie sąd uznał, że Baksik i Gąsiorowski narazili system bankowy na straty w tej wysokości, w efekcie czego Baksik został skazany na karę 9 lat więzienia, którą częściowo odsiedział. A co z Gąsiorowskim? No więc właśnie, proszę Państwa, to kolejna zagadka w tej sprawie. Otóż w czasie, kiedy Baksik przebywał w areszcie ekstradycyjnym w Szwajcarii, Gąsiorowski zawarł ugodę z Narodowym Bankiem Polskim. Dlaczego akurat z Narodowym Bankiem Polskim? No bo Narodowy Bank Polski odpowiadał w tym czasie za całość systemu bankowego, a także stał się, można powiedzieć, właścicielem banku handlowo-kredytowego w Katowicach, o którym wspominałem wcześniej, który zaczął. Jako pierwszy kredytować Baksika i Gąsiorowskiego, a który to bank nie przeżył ich ucieczki i wkrótce po ich ucieczce z Polski zbankrutował. A więc jako firma czy instytucja, która przejęła zobowiązania banku handlowo-kredytowego, Polski Bank Centralny zaczął negocjacje z Gąsiorowskim, co było zaskakujące, bo prowadził negocjacje jednak z człowiekiem, który był ścigany w Polsce listem gończym. Niemniej jednak, na podstawie tej ugody, Doszło do porozumienia, też bardzo ciekawego, w ramach którego y, zaczęto zarządzać inaczej. Ta umowa przewidywała podział zysków z majątku ArtB, który uciekinierzy zostawili w Polsce w proporcji 50 do 50%. Czyli połowę tego majątku miał uzyskiwać Narodowy Bank Polski, drugą połowę miał otrzymać Andrzej Gąsiorowski. Nie znamy szczegółów realizacji tej umowy, w każdym razie, jeśli kogoś interesuje los tej kolekcji obrazów, to obrazów gąsiorowskiemu nie zwrócono. Narodowy Bank Polski przekazał je w depozyt Muzeum Narodowemu i można czasem obejrzeć fragmenty tej kolekcji Art Bi właśnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. No a jak było z innymi częściami majątku B, tego tak naprawdę nie wiemy. Wiemy natomiast, że ogromną część tego majątku zgromadzonego, jednak właściciele tej spółki nie zdołali wywieźć za granicę, on nie tylko w postaci tych dzieł sztuki w Polsce pozostał. Pozostało też całe mnóstwo pytań w tej sprawie, pytań związanych z powiązaniami właścicieli spółki ArtB, nie tylko z służbami specjalnymi, ale także z różnymi środowiskami politycznymi w Polsce. I tu trzeba się znowu cofnąć do momentu ucieczki Baksika i Gąsiorowskiego z Polski, mianowicie udało się ustalić, kto był źródłem przecieku dla nich i umożliwił im właśnie wyjazd z Polski na, na, na chwilę przed aresztowaniem. Tym człowiekiem był pan Maciej Zaleski, sekretarz Komitetu Obrony Kraju, a więc takiej instytucji no, bardzo istotnej dla bezpieczeństwa Polski, odziedziczonej po PRL-u. Zarazem wiceprezes Porozumienia Centrum, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, w tym czasie w roku 1991 szefa prezydenckiej kancelarii. Zalewski został za to ostrzeżenie skazany prawomocnym wyrokiem i część tego dwójpółletniego wyroku rzeczywiście odsiedział. Pytanie, dlaczego Zalewski to zrobił? Otóż, to nas prowadzi do kolejnego zagadkowego wątku. Ubocznego afery B, a mianowicie do sprawy spółki Telegraf. Spółka Telegraf została założona przez grupę działaczy Porozumienia Centrum, w tym Jarosława Kaczyńskiego, ale także i Macieja Zalewskiego, i jej celem miało być zdobywanie środków finansowych na działanie porozumienia centrum. Y to była epoka, kiedy partie polityczne nie były finansowane z budżetu i miały prawo prowadzenia działalności gospodarczej, więc na różne sposoby próbowały sobie z tym radzić. Spółka Telegraf radziła sobie całkiem nieźle wykorzystując rolę Jarosława Kaczyńskiego, ale także Lecha Kaczyńskiego, który w tym czasie był szefem Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pozyskiwała środki z różnych państwowych firm, które Przekazywały, jak się wydaje, telegrafowi w formie pożyczek różne kwoty, no, najprawdopodobniej po to, żeby, że tak powiem, przypodobać się prezydentowi Wałęsie. Ale pośród tych państwowych przedsiębiorstw była też prywatna firma Artbee, Wedle tego, co mówili później jej właściciele, pożyczyli oni Zalewskiemu kwotę stanowiącą równowartość kilku milionów dolarów. I ponoć Motywem działania zaleskiego miała być niechęć do zwrotu tej pożyczki, no bo było oczywiste, że jeżeli właściciele zostaną zmuszeni do ucieczki, no to i e, staną się w Polsce ścigani, nie będą musieli, e, e, czy będzie im trudniej odzyskać tą pożyczkę, której udzielili Zalewskiemu. Sam Zalewski temu zaprzeczał, twierdził, że oczywiście żadnej pożyczki nie było. No i tej sprawy nie wyjaśnimy. E, nie wyjaśnimy jej podobnie jak wielu innych podejrzeń co do różnych powiązań e, e, ludzi ze spółki ArtBiz, także z innymi politykami niż z tymi ze środowiska Porozumienia Centrum, bowiem wygląda na to, że Baksik i Gąsiorowski, którzy przed swoją ucieczką urządzali m.in. bankiety w pałacu w Pęcicach pod Warszawą, tam się zbierali przedstawiciele bardzo różnych ugrupowań politycznych i wygląda na to, że przynajmniej niektórym z nich rzeczywiście Baksik i Gąsiorowski, mówiąc krótko, pomagali finansowo, choć jak mówię, w tej sprawie żadnych twardych dowodów nie ma i podejrzewam, że nie będzie. Tym bardziej, że Gąsiorowski, Bakśig odsiediał swoje gąsiorowski, poczekał aż sprawa się przedawni, i poczynając od 2015 roku zaczął się w Polsce pojawiać, ponieważ sprawa y, uległa przedawnieniu. Cóż można powiedzieć y, o tej sprawie y, po latach? Y, to, że jak widać, jest w niej ciągle mnóstwo znaków zapytania znacznie więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Y, nie ulega natomiast wątpliwości, że cała ta operacja. Tak niesamowicie gwałtownego rozwoju firmy prywatnej była możliwa tylko w nienaturalnych warunkach transformacji, pierwszej fazy transformacji polskiej gospodarki, ponieważ takiej dynamiki wzrostu, jaką uzyskało ArtB w ciągu kilkunastu miesięcy swojego istnienia, nie zdołałaby osiągnąć w normalnych warunkach żadna zarządzana nawet przez ekonomicznych geniuszy firma. I to jest ten morał, o którym trzeba pamiętać. Czy można było uniknąć takich afer jak afera ArtBi? W moim przekonaniu szanse na to były niewielkie. Z prostego powodu transformacja gospodarcza oznaczała kompletną zmianę reguł gry ekonomicznej, likwidację dotychczasowych mechanizmów zabezpieczających, kontrolnych przez państwo, bardzo silnie rozbudowanych w czasach dyktatury komunistycznej. A zatem, sytuacja, w której nagle. Jak to mówił premier Rakowski i minister Wilczek, wszystko co nie jest zakazane jest dozwolone. Ta reguła zastosowana w praktyce musiała doprowadzić do nie tylko narodzin wolnego rynku i stworzenia w Polsce racjonalnej gospodarki, ale musiała doprowadzić także do różnych patologii i afer takich jak właśnie afera FOZU, afera Artbi i jeszcze kilka innych o których Zapewne opowiem w przyszłości, w kolejnych programach z cyklu Dudek o historii. Dziś już Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo proszę o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby. Pozdrawiam Państwa.